Tak, bo jeżeli pan Kamiński i Wąsik działają na zlecenie partyjne prezesa PiS, niszczyli ludzi, podsłuchiwali posłów opozycji, ja rozumiem, że dla was to jest okej, dla was to są bohaterowie, dlatego pan prezydent ich uniewinnia, tak? Chce, żeby ich wyciągnąć z więzienia. Natomiast w normalnym kraju za takie coś, jak wy, wicepremiera, robiliście prowokacje, Kwaśniewskiego prezydenta, robili ci goście prowokacje, panią poseł Sawicką, rozkochał agent panią poseł Sawicką, żeby ją potem nakłonić do tego, żeby dobrze, niech pan zostawi ten przykład Sawicki, bo to jest martwi katastrofa. Się pan, tak? Rozkochał ją po prostu. No. No, tak można, tak wie ją pan, rozkochał, że można zrobić od tak pieniądze, każdego, no. Tak? Każdego, skąd, tak. No wiadomo. Nie na tym. I ten Pegasus też był taki na niby, prawda? To zobaczymy dopiero. To czekam na tą komisję waszą. Niech Pegasus pokaże, kto był nielegalnie podsłuchiwany. Wszystko będzie, jeszcze raz, trzeba funkcjonariuszy ja PiSu wiem, usunąć z instytucji zawłaszczonych na rzecz partii i oddać ją Polakom. W tym jest rzecz. I wszystkie te ruchy związane z telewizją, z aresztowaniem tych dwóch panów, z prokuratorem krajowym, temu służą i niestety, mówię to niestety dla pana posła, przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, będzie takich rzeczy więcej.